Dzień dobry Państwu. Na dzisiejszym spotkaniu w Galerii 1001 Drobiazgo chciałbym Państwu przypomnieć bardzo ciekawą postać mieszkańca leśna, pana Marcina Rydlewicza. Nazwisko na pewno w wielu domach jest bardzo znane. Był to człowiek, który... Wraz z rodziną od 1922 roku mieszkał w Leśnie, a urodził się w 1919, czyli przyjechał do Leśna jako trzylatek. Był wieloletnim pracownikiem kolei, ale to proszę nie myśleć, że prowadził parowozy, że sprawdzał bilety, ale w każdym razie był etatowym pracownikiem administracji kolejowej, a jednocześnie miał ogromną. Ogromny dar od Boga umiał bardzo pięknie rysować. Był wieloletnim korespondentem sportowym. Przeprowadzał sprawozdania na żywo z różnych meczy, z różnych wydarzeń. Głównie zajmował się tutaj. Imprezą sportową, jeżeli chodzi o koszykówkę, na pewno wszyscy znający przeszłość Polonii Leśno, sekcji koszykówki, słyszeli o tym panu. Bardzo długo współpracował z panem Marianem Misiakiem. W każdym razie był to etatowy działacz sportowy, ale jednocześnie dziennikarz. Może na początek tutaj pokażę jego. jego Fotografię w słowniku biograficznym Leśna, ma, że tak powiem, swoje miejsce. Ja muszę powiedzieć, jako były pracownik akwawitu, pamiętam, spotykałem tego pana chodzącego ulicą słowiańską. Jest tutaj notatka wpisana, i tutaj mamy. Pana, pana Rydlewicza. Jeżeli chodzi o ten drugi słownik, drugą część, którą mam tutaj w ręce, to był taki czas, kiedy Leszno miało to szczęście i dwóch takich sportowych redaktorów, a jednocześnie rycowników mieszkało w leśnie. Drugim był Henryk Derwig, którego tutaj również możemy też zobaczyć. On później poszedł do Głosu Wielkopolskiego, poszedł do ekspresu. Zasłynął z tego, że właśnie w ekspresie robił takie rysunki śmieszne i to właśnie Henryk Derwich charakterystyczne te rysunki takie zamieszczał w gazecie. Zasłynął też w ramach akcji BHP, bo możecie Państwo tutaj zobaczyć taki, taką fotografię. Śmieszną, pokazującą, jak nie należy poruszać się po drodze, żeby tutaj rowerem jadąc nie czepiać się wozów. W każdym razie pan Marcin Rydlewicz i pan Henryk Derwich byli naprawdę takimi ludźmi, którzy bezpośrednio pokazywali. I rysunkiem, i słowem, i tekstem, co się działo w leszczyńskim sporcie. Ja muszę powiedzieć, że dużo ciekawych rzeczy się dowiedziałem od mecenasa Jurkiewicza, ponieważ tak się akurat złożyło, że żona pana Marcina Rydlewicza pracowała w byłej palarni kawy pana Grzegorza, znaczy rodziców pana Grzegorza Jurkiewicza. Także to jest wszystko bardzo, bardzo ciekawe. No ale możecie się Państwo zastanowić, dlaczego ja zaczynam opowiadać, o panu y, Marcinie Rydlewiczu, a jest to związane z tym, że y, niedawno stałem się posiadaczem niezmiernie rzadkiego ciekawego takiego artefaktu związanego z Lesznem. Jest tutaj, jest to, było to popełnione w Leśnie w październiku 1952 roku, gdzie pan. Doktor Wacław Gerwel, który miał swoje imieniny, dostał taki albumik od pracowników obwodowej komisji obwodowej, kolejowej, przychodni, lekarskiej w Leśnie. No i to jest całe namalowane przez pana Marcina Rydlewicza. Za chwilę to zresztą udowodnię. I proszę sobie wyobrazić, dzisiaj możemy sobie przez internet wysyłać różne rzeczy, różne obrazki, a tutaj mamy albumik zrobiony, bezpośrednio na jedną okazję i tutaj są takie karykatury, jak wygląda praca lekarza. Myślę, że osoby pamiętające Leszno 52 roku rozpoznają sylwetki tych ludzi, które tutaj są. Na pewno dr Waszyński, który od wielu lat zajmuje się historią służby medycznej na terenie Leszna, potrafiłby tych ludzi rozpoznać. A tu proszę zobaczyć w narożniku pisze Rydlewicz, 52 rok i to jest w zasadzie podpis, którego Wynika, że to wszystko zostało wykonane przez pana Rydlewicza. I tutaj są takie całe, całe, całe właśnie historyjki śmieszne, gdzie... Na pewno te postacie to są postacie, które występowały w leśnie. E, tutaj e, różne właśnie sceny z życia, e, e, jak to się mówi, służby medycznej. No e, tutaj na przykład też takie różne śmieszne sytuacje w gabinecie lekarskim. No e, tutaj na przykład pan, który przyniósł moc do przebadania w takiej bardzo dużej butelce. Myślę, że jest to właśnie postać e, doktora tutaj Wacława Gerwela. No tutaj też y, pani na przykład podsłuchiwała, co robi sąsiadka, i urosło jej takie duże ucho. Także to jest po prostu taka historyjka. Y, tutaj pan się bardzo boi obcęgów, czyli na pewno ci panowie którzy tutaj, ta pani, zajmowali się stanem zębów pracowników kolei. No tutaj pan się cieszy, że go oklepują, jeżeli chodzi o badanie lekarskie. Same takie fajne historyki, no tutaj ten pan się tłumaczy, że coś mu wpadło w oko i wpadła mu ta czarna bufetowa z bufetu na kolei, także, także też są tutaj odnoszenia do historii, yy, które się na pewno yy, wydarzają. Tutaj yy, yy, tutaj wrzut, który ma pan na karku, nie jest tak groźny, dobrze jednak, żeby go pan nie spuszczał z oka, czyli jak sobie ten wrzut ten pan ma oglądać. No tutaj mierzenie ciśnienia, yy, tutaj będzie trochę bólu i będzie w porządku, a tu go prawie, że tak powiem udusiło. Także cała taka historyjka tutaj też o to chodzi, że jak ktoś jest mierzony, a widzi, że taka duża szczykawka do niego idzie, to jest to tutaj pokazane. Tutaj oczywiście zabrakło prądu, więc jeżeli chodzi o naświetlanie, no to może się świeczka i lampa naftowa przydać. Kolejne strony dotyczące oczywiście tutaj innych badań, czyli wiadomo, że wydawanie leków jest między 9 a 16 i leki trzeba odpowiednio przyjmować. Tutaj są na pewno panie, które wystawiały jakieś wystawiały dokumenty i też są panie maszyniskie. Jestem przekonany, że te panie są charakterystyczne dla pracowników, którzy wtedy pracowali. Tak się zdarzyło, że właśnie w Poznaniu udało mi się coś takiego e, pozyskać od znajomego, który no, w zasadzie nie miał świadomości, kto to był pan e, Marcin Rydlewicz. Ja jestem w tej dobrej sytuacji, że tak jak mówiłem, pamiętam tego pana, jak chodził ulicami miasta Leszna dużo rzeczy się dowiedziałem ze słownika biograficznego e, oczywiście w starych gazetach które posiadam z tamtych czasów znajdują się również e, powiedzmy e, artykuły i fotografie które ten pan i rysunki które wykonywał no a Wracając jakby troszeczkę do tematu historii medycyny w Leśnie, to tu też można zobaczyć, na przykład jest taka bardzo ciekawa e, fotografia zrobiona przez danego fotografa, pana Zemrała w 1934 roku w październiku, kiedy właśnie dyrektor... E, Pilecki był żegnany przez lekarzy i urzędników ubezpieczalni społecznej, i też jest to bardzo cenne zdjęcie, jeżeli chodzi o historię Leszna, ponieważ jest ono wspaniale opisane. Potrafimy na podstawie tych nazwisk, które tutaj są na dole przypisać twarz każdej z tych osób i dzięki temu możemy inne fotografie rozpoznawać. Także pamiętajmy, że pan Marcin Rydlewicz, który zmarł w 1992 roku, już, jakby to powiedzieć, nie jest mieszkańcem Leśna, ale dzięki temu, że zostały po nim rysunki, zostały po nim felietony, jest on w naszej pamięci. Dziękuję.